Pani Asia, to jest pani Madzia i pan Hubert. Będziemy mieli z wami dzisiaj zajęcia. Jest trochę chłodno, więc proszę czapki na uszy ponaciągać, ale uważnie słuchać. Dobrze. Tu zaraz nam się pokaże wynik. Zielony kolor, czyli jest wszystko w porządku. Czyli jesteśmy bezpieczni i jedziemy bezpiecznie na wycieczkę z panem kierowcą. Pan kierowca jest trzeźwy. Najpierw, pierwszy temat, jaki mamy do omówienia. Wsiadanie i wysiadanie do autobusu. Dzisiaj mamy wycieczkę, więc szefami są wasze panie wychowawczynie. Ich trzeba słuchać, ich trzeba pilnować, żeby się nie pogubić, żebyśmy wszyscy bezpiecznie tutaj do przedszkola wrócili, bo później rodzice przyjdą i nie będą mieli kogo odebrać do domu. Zgadza się? Tak. Kto mi powie, w jaki sposób wchodzimy do autobusu na wycieczkę? Które z nami? Powoli, nie popychamy się, jedno za drugim najlepiej, bo parami się pewnie nie zmieścimy. Tak. Dobrze, no proszę bardzo. Tutaj dwa znaki takie same. Co to są za znaki? Nakaz skrętu w prawo, tak? W prawo, tak. Czyli nie możemy jechać w lewo, tylko tak jak znak nakazuje, tak? Co tu się dzisiaj działo? Dzisiaj mamy spotkanie z przedszkolakami z przedszkola numer 29 na temat m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad zachowania na podwórku i w domu. To przechodzimy. Samochód się zatrzymuje, tak? To przechodzimy, tak? Patrzymy w drugą stronę. Czy samochód nie jedzie, możemy przejść. Proszę. Zobaczyłeś, czy to się dzieje? Zobaczymy w lewo, w prawo. Nic nie jest. Dobrze, proszę. Popatrzcie. Ja na poszła.